czwartek 28 stycznia. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Słowa, nad którymi chcemy się dzisiejszego poranku zastanawiać, zapisane są w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale i w Ewangelii Świętego Łukasza w 19 rozdziale. Jakub modlił się do Boga: niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu. Jezus rzekł do Zacheusza: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Czy czułaś się kiedyś niegodny, niegodna? Jakie to uczucie? Co znaczy niegodny? Niegodny, czyli niewarty, niezasługujący. Z powodu swoich wyborów, swoich błędów, niezasługujący na drugą szansę, na miłość, na przebaczenie. Nie jest to dobre uczucie, ale może więcej. Z powodu ścieżki, która była Twoim udziałem, którą szedłeś, szłaś, może kiedyś czułaś się niegodna albo niegodny Bożej łaski, Bożej miłości, Bożego przebaczenia. Widzimy dzisiaj dwie postacie biblijne. Pierwszą to starotestamentowy patriarcha Jakub, syn Izaaka, wnuk Abrahama, więc moglibyśmy powiedzieć, człowiek z pięknym rodowodem wiary. Sam przecież wielki mąż i bohater wiary, a mówi, że niegodny jest wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie mu ukazał Pan Bóg. No, kiedy popatrzymy na tego człowieka, faktycznie przyznamy rację. Wyłudzenie pierworództwa od brata, potem oszukanie ojca, ucieczka do wuja, tam został przez niego oszukany, potem wraz z żoną jego oszukał i od niego uciekł, dopiero pogodzenie się z bratem. Dziesięciolecia, zanim wyszedł na prostą. Druga postać, celnik Zacheusz, nielubiany, wręcz znienawidzony, sługu z okupanta, zdrajca, ciemiężyciel. I takiemu człowiekowi Jezus powiedział: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Jak to jest z tym byciem godnym, byciem niegodnym? Nawet jeżeli wydaje nam się, i nawet jeśli niektórzy ludzie mówią nam, że nie zasługujemy, że jesteśmy niegodni drugiej szansy, poprawienia swoich błędów, to Bóg zawsze okazuje nam łaskę. Zawsze okazuje miłosierdzie. Nikogo nie uważa za niegodnego drugiej szansy. Nikogo nie odrzuca. Każdego przyjmuje. I to jest ta piękna, radosna nowina wypływająca z tych dzisiejszych tekstów. Niezależnie, czy się jest wielkim patriarchą, czy się jest małym celnikiem, Bóg kocha i przygarnia wszystkich. Dlatego ksiądz John Newton złożył takie świadectwo słowami, które myślę, że dobrze znamy. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. O Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Do nóg Twych padam w kornej czci, niebiosa chwałą brzmią. Nie jesteś niegodny czy niegodna. Zasługujesz na Bożą miłość, na Bożą łaskę i Bóg Ci je ofiaruje. Dlatego zachęcam nas wszystkich, byśmy przyjmowali te Boże dary, ale byśmy też przekazywali je dalej, byśmy nikogo innego nie uważali za niegodnego, niezasługującego. Na nasze dobre słowo, na nasze wsparcie, braterską i siostrzaną miłość. Bo Bóg kocha każdego człowieka, który do Niego przychodzi, a my za Jego przykładem też okazujmy tę miłość drugiemu człowiekowi.
Tego Wam wszystkim na cały ten dzisiejszy dzień życzę. Zostańcie z Bogiem.